Witam serdecznie na moim kanale YouTube'owym. Dzisiaj zajmiemy się kwestią wyposażenia medycznego mojego obiektu. Wszyscy wiemy, jakie niebezpieczne czasy nastały, szczególnie z naszą wschodnią granicą. Dlatego zgromadziłem naprawdę, uważam, niezbędne rzeczy w trzech pudłach posegregowane w sposób tematyczny. Poza rękawiczkami jednorazowymi oczywiście opatrunki, płyny odkażające do powierzchni, płyny odkażające do ran, płyny infuzyjne z preparatami do toczenia, strzykawki, wenflony, termometr, maseczki jednorazowe, zestawy do szycia ran, do zdejmowania szwów, do cewnikowania, plastry i folia życia. Znana Wam zapewne z apteczek samochodowych, w skuteczny sposób chroni przed wychłodzeniem rannego. Warto coś takiego mieć w kilku egzemplarzach, nawet jak wybieracie się na rower, bo nigdy nie wiadomo, jaka pogoda Was zaskoczy. Leki, w ampułkach i w tabletkach, przede wszystkim antybiotyki, leki przeciwbólowe, leki na żołądek, maści, które można używać pod opatrunki, do smarowania podrażnionych powierzchni i przeciwbólowe, igły do strzykawek i same strzykawki, wenflon do zakładania w kłuć dożylnych w kilku egzemplarzach, opatrunki różnej wielkości, metrowe, półmetrowe i małe gaziki i nici wchłanialne oraz niewchłanialne. Jednorazowe skalpele, które są dostępne w sprzedaży wysyłkowej w internecie. Oczywiście lignokaina, czyli środek do znieczulenia skóry przed zakładaniem szwów, przed szyciem ran. A co za tym idzie, zestaw do zakładania szwów. Jednorazowy, zawiera i madło, pensetę, nożyczki, chustę do obkładania ran, aby można było w wyjątkowych warunkach ją zeszyć. A jeśli zestaw do zakładania ran, to oczywiście też zestaw do zdejmowania szwów. Z tego względu, że się przyznaje, że są tam jałowe nożyczki, gaziki, rękawiczki jednorazowe oraz penseta, więc może być jakby używany w różnych przypadkach, nie tylko do samego zdejmowania szwów. Dla tych, którzy mają zestaw do cewnikowania, do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, w jego skład oprócz cewnika wchodzi także jeszcze worek na mocz, strzykawka potrzebna do wypełnienia balonika. Trzeba oczywiście pamiętać, że trzeba to robić na jałowo, więc trzeba mieć płyn do odkażania, nieoparty na alkoholu i rękawiczki jałowe. Z bardziej takich zaawansowanych narzędzi jeszcze aparat do pomiaru saturacji krwi, czyli stężenia tlenu we krwi włośniczkowej, a co za tym idzie także worek do wykonywania resuscytacji oddechowej, czyli tzw. worek AMBU, a aby udrożnić chociaż w sposób podstawowy drogi oddechowe, rurki ustno-gardłowe, które nam trochę ułatwią zadanie przy wykonywaniu resuscytacji oddechowej. Ostatni pojemnik to pojemnik do zaopatrywania ran i urazów, czyli znany wszystkim opatrunek indywidualny Wojska Polskiego ze skazą uciskową i dużo lepszy według mnie opatrunek izraelski uciskowy, który tym się różni od polskiego, że zawiera taki plastikowy zaczep na bandaż, dzięki czemu uzyskuje się większy nacisk na ranę i to też zmniejsza krwawienie i powoduje lepsze zaopatrzenie rany. Oprócz opatrunku także staza uciskowa, aby zatrzymać krwawienie z kończyn. Też stazy takie chińskie do trenowania, bo jednak warto trenować zakładanie tych staz, a oryginalna amerykańska jest na wszelki wypadek. Te trzy rzeczy myślę, że powinny znajdować się w każdej apteczce, jeżeli wybieramy się na jakąś wyprawę albo uprawiamy sporty związane ze strzelaniem, więc kilka takich apteczek też oczywiście mam, że można było je zabrać ze sobą, taką podstawową torbę, w której można przynosić bandaże i te stazy i opatrunki. Do plecaka można też włożyć taki niezbędnik, gdzie poszczególne logicznie są zamykane na ekspresy i przechować tam te rzeczy, których potrzebujemy. Wiadomo, im więcej rzeczy mamy ze sobą, tym mamy większe szanse na przeżycie. A ja szykuję kolejne nagranie o zabezpieczeniach terenu, ale to wtedy, kiedy będę miał więcej czasu, tak więc na razie kończę. Do usłyszenia i do następnego filmu. Cześć!